Dzień dobry, siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny poniedziałek. Ja jestem VRC, a to jest gra We Are Football, czyli menadżer piłkarski od studia Winning Streak Games, mający być w domyśle konkurencją dla Football Managera. Czy takową będzie? Nie wiem, ciężko mi na ten temat cały czas cokolwiek powiedzieć, ciężko mi jakkolwiek to ocenić, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie miałem czasu, aby w tego menadżera po prostu sobie dłużej pograć. Wiecie o tym dobrze, ponieważ graliśmy sobie chwilkę Legią Warszawa, później niestety ja miałem format dysków, więc straciłem tego save'a, ale może to i dobrze, ponieważ mamy teraz nowego patcha. Patcha datowanego na 20 sierpnia. On waży ponad 5 giga. Jeżeli nie zapomnę, to postaram wam się go w opisie podlinkować. Natomiast serdecznie również zapraszam do subskrybowania kanału. Już jesteśmy na granicy ponad 12 tysięcy subskrypcji. Fantastyczna sprawa, super rzecz. Bardzo wam dziękuję, ale lecimy dalej. Absolutnie to nie znaczy, że kanał musi się przestać rozwijać. Wręcz przeciwnie, jest to wielka, wielka motywacja, aby dalej tutaj wam pokazywać ten content, na którym kanał się opiera, czyli piłkarskie menadżery i ogólnie rzecz ujmując. Słuchajcie, zaczniemy sobie dzisiaj karierę, bo tutaj oczywiście w We Are Football mamy dwie opcje do wyboru. To już wam kiedyś pokazywałem, więc pewnie się będę w pewnych kwestiach powtarzał. Możemy wybrać sobie swój własny klub, ale możemy też zagrać karierę, czyli odpowiadając na szereg pytań, mniej lub bardziej śmiesznych, gra gdzieś tam dostosuje nam klub pod początek właśnie naszej przygody. Możemy sobie wybrać kraj, z jakiego będzie ten klub, a ja bym tutaj w ogóle chciał taką opcję i takiej opcji mi brakuje, jej tutaj prawdopodobnie nie ma, że nie wybieramy kraju, czyli właściwie wrzuca nam tutaj gra kraj domyślny jakiś, losowy, prawda, randomowy, no ale jednak nie ma takiej opcji, trzeba wybrać początkowy kraj, ja sobie wybiorę Polskę, więc biorąc pod uwagę fakt, że mamy tutaj i Ekstraklasę i właśnie polską Fortunę, pierwszą ligę, prawdopodobnie dostanę jakiś klub właśnie z drugiego poziomu rozgrywkowego w Polsce, no to wciskamy zagraj karierę i odpowiadamy na pytania, które skonstruowali twórcy gry. Więc lecimy dalej. Czy sam grałeś kiedyś w piłkę nożną? No grałem, ale nie ma tu takiej odpowiedzi, która by mnie zadowalała, ponieważ ja grałem dopiero w trampkarzach Radomiaka Radom, gdy miałem tam 13 czy 12 lat, także dobry jockey nie musi być wcześniej koniem. Prosta sprawa. Kontynuuj. Mamy czas oczywiście i musimy się w tym zmieścić. Jaki jest twój największy sukces związany z piłką nożną? No, wydaje mi się, że mój ulubiony klub wygrywa wszystkie mistrzostwa. Legia Warszawa. Może nie wszystkie, ale jednak większość. Ostatnimi czasy. Który wariant piłki nożnej poza klasycznym interesuje cię najbardziej? Ach, futbol plażowy, może chodzony futbol. Chodzony futbol, bo ja lubię chodzić, więc to jest dobra opcja. Jakie masz doświadczenie zawodowe poza sportem? Pracuję od wielu lat, niewiele jak dotąd, jestem na emeryturze. No, pracuję od wielu lat, niech będzie zgodnie z prawdą. Jesteś raczej trenerem czy menadżerem? W sumie to nie wiem, kim jestem. Raczej żadnym. Jakie masz doświadczenie w zakresie finansów? Jestem biznesmenem. Raczej dość niedzielne, uwielbiam pracę z cyframi albo zawsze przeglądam swoje rachunki. No nie, no niedzielne, słuchajcie, ja absolutnie nie mam węża w kieszeni, wręcz przeciwnie, pieniądz się mnie nie trzyma w ogóle. Teraz trochę łatwej matematyki. Jeśli strzelasz z 30 metrów z pozycji środkowej, jaki będzie możliwy kąt strzału na bramkę? Nie, no proszę was, z matematyki ja byłem tak słaby, że wybiorę odpowiedź 14 stopni. Z pewnością masz wiele kontaktów. Ilu agentów zawodników jest w Niemczech? Ja myślę, że ze 100. Chyba 750 to za dużo, co? Nie wiem. Coś osobistego. Gdzie się wychowałeś i jakie było twoje dzieciństwo? Przebywaliśmy dużo na dworze, ciągle kopałem piłkę na ulicy. O, tak było. Ale też na osiedlu, co w dużej mierze mnie ukształtowało. To mi pasuje, jest dobrze, legitnie, sztywniutko, rozumiecie? Sztywniutko. Czy występowałeś w telewizji? Nie, no ale kręcę własne filmiki w domu, no to jest dobra odpowiedź. Czy gwiazdy mogą liczyć na specjalne traktowanie swojej strony? Absolutnie nie. Prawdziwą gwiazdą jest drużyna. Żaden zawodnik nie może się równać z całym klubem. No i to jest zgodne z prawdą. Ile rzutów karnych kończy się bramkami? No, biorąc pod uwagę, że expected goals na rzut karny w Football Managerze jest 0,7, to wydaje mi się, że około 72%, ale pewien nie jestem. Do czego służy półkole pola karnego? No właśnie, tylko do rzutów karnych, żeby strzelający zawodnik miał dość miejsca. A nie jest do niczego potrzebne, ale boisko wygląda ładniej. A, bądźmy całkowitymi amatorami. Bardzo dziękujemy, wprowadzimy wszystkie informacje do komputera i znajdziemy dla ciebie klub idealny. No i teraz tak, nasza ocena. Atletyczność, jedna gwiazdka finansowe, półtorej gwiazdki osobowość, dwie gwiazdki popularność wśród fanów, trzy gwiazdki twardość, 3,5 i ekspertyza 3,5. No to chyba
z tym kątem z 30 metrów dobrze trafiłem. No i teraz tak, mamy tutaj trzy kluby do wyboru. Jeżeli odrzucimy wszystkie trzy kluby, to będziemy bezrobotnym i będziemy musieli czekać na zwolnione jakieś miejsce przez człowieka, który zostanie przez swojego prezesa wyrzucony z klubu. No Koroną Kielce raczej nie chciałbym grać. Górnikiem Łęczna, Górnik Łęczna to jest klub, który występuje w Ekstraklasie, prawda? Więc mimo, że na 20 września jest datowany ten update, to widać nie wszystkie zmiany są tutaj wprowadzone. Ale mieć Legnica myślę, że jest całkiem dobrym pomysłem, zresztą nie mamy już wyjścia. Jest to drużyna całkiem ciekawa z aspiracjami do awansu do Ekstraklasy, więc zaakceptujemy sobie w tym momencie pracę w Miedzi Legnica. To jest Liga Fortuna, pierwsza liga, to dobrze wiemy. Mamy widok stadionu, też to znamy bardzo dobrze, ponieważ w poprzednich odcinkach pokazywałem Wam tą opcję. Możemy spokojnie się tutaj rozglądać. Podobnie jest z widokiem na teren klubu, tak? Mamy tutaj jakieś boiska treningowe, mamy parking, różne inne, prawda, budynki, które służą nam tutaj za infrastrukturę klubową. No dobra, pracownicy czekali na Twoje przybycie i tak dalej, powodzenia w nowej pracy, na pewno się przyda, no na pewno się przyda, nie mam co do tego wątpliwości, a tak naprawdę, o zobaczcie, tutaj mamy jakieś zdjęcie chyba z Legnicy, nie wiem, jeżeli dodatek jest dobrze zrobiony, ten cały patch, no to jest to zdjęcie z Legnicy, ktoś tu jest z Legnicy, to mi powiedz, ten kościółek, bo to chyba był jakiś kościółek, jest faktycznie w tym mieście. Dziś rozpoczynają się przygotowania do sezonu 2020-2021, więc zaczynamy, mamy oczywiście punkty akcji na początek gry, te punkty akcji są, gdzieś tam służą do tego na przykład, żeby wydawać je na, nie wiem, negocjacje albo jakieś specjalne akcje w grze, ale to sobie do tego też dojdziemy. Planowanie sezonu, no i teraz tak, chcemy osiągnąć pozycję numer 3. Wow, to bardzo grubo. To bardzo grubo. Nie wiem, czy będę w stanie w ten sposób jakby tutaj się zachować i ten klub do takiej pozycji doprowadzić, ponieważ nie mamy żadnego doświadczenia z tą grą, ale okej, niech tak będzie. No i tutaj właśnie możemy negocjować cały ten nasz kontrakt i oczekiwania, ale musimy wydawać wtedy te punkty akcji. Nie będziemy tego teraz robić. No i tutaj mamy zasady, których będę się starał przestrzegać, czyli wiek. Wiek nie ma znaczenia, stawiam na młodzież, liczę na doświadczenie. No liczę na doświadczenie, no bo jednak jeżeli mamy zrobić awans, to doświadczonymi zawodnikami. Forma. Trening to jedyny czynnik. Każdy może mi pokazać na treningu, że chce grać. O tak, to jest dobre. Rotacja. U mnie każdy dostaje szansę. Jasna sprawa. Strategia. Celem jest długofalowy rozwój. Styl gry. Preferuję futbol ofensywny. No i dobrze. I w ten sposób to możemy zrobić. Tutaj mamy skład naszego zespołu. Oczywiście poziom zawodników, który jest wyznaczany w takiej średniej. Tu widzimy, że najlepszym zawodnikiem Miedzi Legnica na ten moment wydaje się Szymon Matuszek, czyli defensywny pomocnik, 31-letni zawodnik. Są zdjęcia, wszystko elegancko. Chłopak, którego tutaj takim plusem dużym jest przewidywanie, ale też waleczność, kondycja, opanowanie piłki, odbieranie piłki, przepraszam, to jest, a nie waleczność. Jak zobaczyłem dwa miecze, to pomyślałem sobie o waleczności. No dobrze, ten skład sobie przeanalizujemy troszeczkę później, natomiast teraz zobaczmy, co my tutaj mamy do zrobienia. Nie mamy meczów w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o skupienie naszej pracy w tym tygodniu, to skupimy się na finansach i na podstawowej sprawności, jeżeli chodzi o trening zawodników. Zresztą w ogóle cały harmonogram tutaj naszego kalendarza jest w taki dziwny sposób zorganizowany. To Wam też za chwilę pokażę, ale najpierw zapiszę sobie grę. A to dlatego, słuchajcie, że bardzo często niestety tutaj mam problemy z crashami, jeżeli chodzi o tę grę, więc będę starał się dosyć często ją po prostu zapisywać. Dobra, tu mamy ekran główny, czyli wszystkie informacje, które dotyczą naszego zespołu, czyli stan szkolenia, duch współpracy, mamy budżety, tutaj popularność i tak dalej, te wszystkie podstawowe informacje. Tu jest Radomiak, też widzimy w Fortuna pierwszej lidze, więc nie jest to zaktualizowane. Niestety jest 18 drużyn, no ale to nic, nie będzie mi to jakoś specjalnie przeszkadzało. Tu mamy skład i zobaczmy sobie ten skład właśnie. Zobaczmy sobie ten skład, kim my tutaj dysponujemy, słuchajcie. Mamy dwóch bramkarzy, to jest Mateusz Hewelt, bramkarz numer 1 albo numer 2, tego jeszcze nie wiem. No i mamy oczywiście Jędrzeja Grobelnego. I tutaj jeżeli chodzi o faktyczny poziom tych zawodników, to obaj mają bardzo podobny, bo 4,5-4,6, więc każdy ma jakieś swoje tutaj, prawda, te umiejętności. Jest Dani Pinilos, to jest już środkowy obrońca.
To jest ten zawodnik. Tu oczywiście mamy te cechy mentalne, prawda? Tych piłkarzy. Oni nie mają takich atrybutów jak w Football Managerze, natomiast mają swoje mocne i słabe strony i na tej podstawie gdzieś tam musimy sobie wnioskować, czy on będzie dobrze grał, czy nie będzie dobrze grał. Lecimy dalej. Mamy tutaj dalej Marcina Pietrowskiego. Zawodnik 32-letni z Polski. Jest Zieliński Paweł, czyli prawy albo środkowy obrońca. Chyba tak to tutaj należy rozumieć. Ja sobie zaraz zerknę. Zawodnik drużynowy. Otwartość, perfekcjonizm, ekstrawertyzm, ugodowość, pewność siebie i negocjacje 1. Tak to wygląda. Tu mamy w ogóle też oczywiście jego historię, tak? Ewentualną, która będzie się tutaj budowała. Dalej środkowi obrońcy, czyli mamy Nemanja Miliuszkowicz, mamy Marcina Biernata, Muso Bożo, nie wszyscy mają niestety zdjęcia, Grzegorz Barczak, w tych lepszych klubach oczywiście te wszystkie facepaki są, natomiast w tych niższych ligach niekoniecznie, ale taki Wiktor Pleśnierowicz jak najbardziej. Ruben Hugenhut, dalej Szymon Matuszek, to są już defensywni pomocnicy, ewentualnie tu jest dodatkowa pozycja, czyli środkowy pomocnik. Bardzo mało obrońców mamy bocznych, prawda? Mamy tylko jednego lewego obrońcę, ewentualnie tu Pietrowski może grać, no i jednego prawego. Ewentualnie tu może grać Barczak, więc w sumie chyba sobie z tym faktem poradzimy. Dalej Adrian Pużycki, Damian Trond, Krzysztof Danielewicz, też jest tutaj fotka, Maciej Koziara, Maciej Śliwa, Carlos Heredia, Mehdi Leirie, nie wiem jak to się czyta, bo to Belg z marokańskim, tu widzę paszportem, no i napastnicy, czyli Roman Goku Angel. Goku, Jakub Pułkowski, Kamil Zapolnik, Krzysztof Drzazga, Michał Bednarski i Dawid Panka. Jeżeli będziecie grali bez tego patcha, o którym wam mówię i który postaram się wam podlinkować, to te nazwiska, imiona będą dosyć ciekawe, ale nie polecam. Wolałbym jednak, żebyście wy grali tutaj na tym patchu, zdecydowanie przyjemniej się gra. Oczywiście wszystkie elementy tu mamy dotyczące każdego z zawodników, czyli przedłużenie kontraktu, rozmowa, jakaś tam lista transferowa i tak dalej, to wszystko tutaj jest. Tu mamy nasz skład, gdzie możemy oczywiście zmieniać sobie taktykę, możemy sobie to wszystko tutaj, to też będziemy robić, prawda, w odpowiednim momencie, bo ja jeszcze muszę sobie to wszystko przejrzeć, nie miałem, tak jak mówię, czasu, żeby to zrobić kiedyś wcześniej. Tu mamy drużyny młodzieżowe, mamy młodzież, tak, czyli zawodników zespołu, to jest w ogóle ciekawe, bo tu mamy oprócz U19 jeszcze zespół U17, czyli mamy chociażby zawodnika na przykład 12-letniego, Fryderyka Kamińskiego, to też jest ważne, bo to też jakby pozwala nam od razu, od początku zajmować się akademią. Mamy oczywiście kwestię kontuzji. Nie potrzebujemy tego tutaj gwizdeczka, żeby on nam podpowiadał, bo już co nieco wiemy. Mamy transfery i scouting, gdzie możemy sobie zlecać na przykład zadania scoutingowe i myślę, że to możemy teraz zrobić. Pozycja, wszystkie pozycje, obszar poszukiwań. Aha, tu możemy tylko ligę wybrać, czyli nie można wybrać konkretnego kraju. No dobra, no dajmy Fortuna pierwsza liga, tak? No nic więcej tu nie wymyślimy. Minimalny poziom, no ja myślę, że tak 3 gwiazdki to minimalnie. Taki talent, żeby to był co najmniej na 2 gwiazdki. Preferowana stopa, charakter, to nas nie interesuje. Okej, czas trwania, no dajmy chociaż, nie wiem, no 6 tygodni, 30 tysięcy euro będzie nas to kosztowało, okej, nie ma problemu, możemy sobie, myślę, na to pozwolić. Mamy mechanizmy solidarnościowe, czyli te opłaty transferowe, ewentualnie tutaj jest Patryk Makuch, który widocznie był kiedyś naszym zawodnikiem, teraz jest zawodnikiem Bełchatowa. Aha, on jest wypożyczenie z Miedzi Legnica, no dobra, więc w razie jakiegoś transferu mamy udział 10% z tych 5%. Czyli tak możliwa kwota 3,5 tysiąca euro, więc nie jest to dużo. Tutaj mamy naszą organizację, czyli możemy zorganizować sobie obóz treningowy. W sumie to sobie zrobimy i to nie znaczy, że już mamy to zorganizowane. To jest jakby nasze zadanie, bo to jest nasz harmonogram i w ten harmonogram wrzucamy sobie zadania i dopiero potem te zadania są realizowane. Tak to chyba wygląda. Możemy sobie również zorganizować mecz towarzyski. Dajmy sobie to na jutro, żebym ja się nie przepracował. No mamy zaplanowane już 8 z 35 godzin, prawda? 35 godzin. Jeżeli trener piłkarski pracuje w tygodniu 35 godzin, no to ja życzę powodzenia, bo trener to chyba pracuje 48 godzin na dobę. Ja wiem, że 24 ma doba, ale tak sobie powiedziałem. Natomiast tu mamy oczywiście naszą kwaterę główną i ludzi, którzy są związani z klubem i pracują dla tego klubu, czyli trenerzy, koordynatorzy, bo tu nawet mamy, słuchajcie, koordynatora współpracy z kibicami. To jest niesamowite. Tu mamy dodatki dla naszych, widzę, możemy nawet zaplanować imprezę bożonarodzeniową. No, czaicie to? To jest ciekawa sprawa. I tak dalej, no mnóstwo tego jest. Mnóstwo tego jest, tu jest nasza infrastruktura. Gramy na stadionie Orła Białego o pojemności 6200 kibiców. Przychód 186 tysięcy euro. Tu mamy trybuny, gdzieś tam możemy nawet sprzedać prawa do nazwy. Tutaj ewentualnym sponsorom też damy sobie to na jutro.
Więc to wszystko jakby musimy sobie zaplanować. To znaczy musimy, nie musimy, ale tak czy inaczej, jeżeli tego nie zrobimy, to nasi doradcy będą nam to i tak wrzucali w kalendarz. To znaczy będą nas pytali, czy po prostu to chcemy zrobić. Tak jak tutaj jest napisane, prawda? Możemy też zainwestować pieniądze. I tutaj nas informuje o tym nasz koordynator pewnie do spraw finansów czy marketingu, że jest taka opcja. Możemy też analizować rynek zawodników i dać tutaj obszar poszukiwań. No nie wiem, dajmy Polska i zobaczymy co się stanie. Chociaż no dobra, dajmy Polska, idźmy w Polskę, przeanalizuj rynek, dajmy sobie to na środę. No teraz nie mamy co robić, bo nie ma meczów, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby tutaj było tych zadań sporo. Tu mamy nasze personalne informacje. W ogóle bardzo jest nieintuicyjny interfejs. To od razu Wam mówię, że ciężko w ogóle gdziekolwiek cokolwiek znaleźć. Nie jest to naprawdę łatwe, no ale przynajmniej wiem już, gdzie jest na przykład, słuchajcie, to jest tabela nasza, gdzie jest wyszukiwarka. O, tu jest wyszukiwarka, więc jeżeli mamy taką ochotę, to możemy sobie na przykład wyszukać Arkadiusza Milika. Ona za szybko nie działa, trzeba tu chwilkę poczekać, jeżeli gra nam się oczywiście nie zawiesi, najlepiej te literki wpisywać po prostu pojedynczo, ja już wpisałem to nazwisko od razu, Milik, o, i właśnie mamy teraz do czynienia niestety z crashem. No i tak to właśnie z tą grą jest. Nie ma crasha, na chwilkę się gra zawiesiła, dzięki Bogu. Mamy, o, patrzcie, Milik Arkadiusz, wchodzimy sobie w tego piłkarza, o, i jest Arkadiusz Milik, proszę ja Was, tutaj widzimy, że jego plusy to główki i instynkt strzelecki, plus siła strzału, minusem natomiast jest dribbling. No i to by się jakby nam tutaj zgadzało. No właśnie, i tak to wygląda wszystko, słuchajcie, tu mamy planowanie treningu, więc póki co ja bym szedł w intensywność bardzo wysoką i faktycznie tak to teraz wygląda. Na poniedziałek mamy wysiłek plus gry strefowe, na wtorek wysiłek, trening sześciopolowy plus mecz treningowy, w środę mamy długi bieg plus intensywność, czyli HIIT, to jest jakiś trening odpowiadający za podstawową sprawność, dalej mamy znowu szybką zmianę w grze plus gry strefowe i tak dalej, na cały tydzień to jest wszystko jakby zaplanowane. Oczywiście to sobie można wszystko zapisać i tak dalej, wszystko jest ok. No i zobaczcie, mamy poniedziałek, więc mamy te elementy, które mamy w harmonogramie i musimy je wszystkie zrealizować. To jest nasza praca, jesteśmy trenerem, menadżerem, więc musimy to wszystko ogarniać. Musimy ceny biletów dać, czyli na miejsca stojące. Takich nie mamy, mamy za to miejsca siedzące, jest ich ponad 6000, po 30 euro. 30 euro, 30 euro na Fortuna pierwsza liga. No ciekawa sprawa, chyba 30 zł, nawet nie 30 zł pewnie by było, tylko z 15. Dajmy 25 euro. Euro, strefy VIP-ów 70, może nawet 68, zobaczcie, kibice są uśmiechnięci, oczywiście zmniejszy nam to dochody, ale za to będziemy mieli dobry kontakt z kibicami. Dalej, wybieramy obóz treningowy, bo daliśmy sobie, jak pamiętacie, w harmonogram, żeby znaleźć obóz treningowy. No i zobaczcie, fajna sprawa, bo tu też mamy te zdjęcia, prawda? Ja bym gdzieś pojechał w góry. Lubię góry, więc Mittersil to jest chyba Austria. Nie ma tu napisu. Tak, a to będzie pewnie Austria. Mamy Niemcy, mamy Zillertal, to też jest Austria. Możemy też pojechać na Faro do Portugalii i opalać dubska, jeżeli mamy taką ochotę. Możemy pojechać do Anglii. Wow, takie miejsca uwielbiam. Uwielbiam takie miejsca, więc może do Anglii pojedziemy, albo do Walii na przykład. Patrzcie, ale to Lilleschal bardzo ładne. Nie słyszałem, szczerze Wam powiem, a Anglia naprawdę posiada super miejsca, tylko niestety nie tutaj, gdzie ja jestem. Możemy sobie pojechać do Stanów Zjednoczonych. Możemy pojechać do PA, to chyba Południowa Afryka, Randburg. Nie mam pojęcia. Tak to trochę wygląda. Rabat, Maroko, ale my nie mamy odpoczywać. My mamy ciężko pracować. Ja wybiorę sobie tą Anglię. Lilleschol, niech będzie. Koszty ponad 6000 euro, luksus może nie za duży, ale warunki treningu są idealne. I to jest najważniejsze. Podniesiemy sobie tutaj oczywiście kwotę. Pojedziemy sobie tam na tydzień. Opłacimy to z budżetu, ponad 43 tysiące euro. No ale okej, niech tak będzie. I zobaczcie dalej. Dalej mamy na wtorek. Mamy zorganizować mecz towarzyski i szukać sponsora dla nazwy trybuny. A tutaj od piątku zaczyna nam się już obóz przygotowawczy i będziemy trenować 4 godziny dziennie. Biegać po tych tutaj, słuchajcie, górkach, pagórkach, łąkach, zielonych lasach. Lasów w Anglii mało, ale coś tam znajdziemy. No i mamy teraz wtorek i we wtorek, zobaczcie, będziemy mieli po pierwsze losowanie Pucharu Polski. No i to nam się losuje tutaj powolutku. Oczywiście chcemy, żeby nam się to wylosowało w miarę szybko. Zorganizuj mecz towarzyski. No właśnie, no i mamy mecz towarzyski, słuchajcie. Mamy mecz towarzyski, data 8 lipca. O, 8 lipca to byłoby dobrze, bo to już by było niedługo, więc w kolejnym odcinku można by było już zagrać mecz towarzyski, słuchajcie. Ale Rangersi nas zniszczą. To może Doncaster Rovers. Wyjazdowy.
wyjazdowy mecz. Jakim cudem 8 lipca mielibyśmy mieć mecz, jak tu mamy chyba wyjazd? A nie, tu mamy wyjazd. I dlatego te daty są chyba nieaktywne. Z Doncaster Rovers na wyjeździe myślę, że to będzie dobra opcja, więc mielibyśmy mecz towarzyski i rozpoczyna się wtorek, więc za momencik będziemy też realizować kolejne zadania z naszego harmonogramu. Tak to działa. No i tutaj możemy sprzedać trybunę główną, w sensie sponsora na trybunę główną. I widzę, że tutaj mamy sponsora z dziedziny, branży budownictwo, architektura. Termin to jest chyba na 4 lata, 42 tysiące euro na rok. Bardzo mało, no ale to jest Polska. Czyli całkowita płatność będzie wynosiła 168, no tak, bo 4 lata, awans, ewentualnie premia pucharowa. Spróbujmy coś tutaj ponegocjować. No tak średnio się zgadzają. Dobra, przyjmijmy tą ofertę, nie czarujmy, nie próbujmy, to jest nasza umowa na trybunę główną. Oczywiście nie wrzucając sobie tych zadań do harmonogramu, i tak będą nam o tym przypominać nasi współpracownicy, czyli nie wiem, sprzedaż karnetów na przykład, pojemność stadionu jest 6200, możemy sprzedać tych karnetów 4000 ze zniżką na przykład, nie wiem, 18. O, czemu oni... Aha, bo to jest zniżka, to im wyżej, tym lepiej, no wiadomo. Na przykład 23%, prawda? Żeby fani byli szczęśliwi i zadowoleni. O, tak to słuchajcie, wygląda. Bardzo skomplikowana na początek wydaje się gra, z bardzo ciężkim interfejsem, bo mówię, znalezienie czegokolwiek, jeżeli szukasz konkretnej rzeczy, nie jest rzeczą łatwą. No ale, jak sobie wyobrażam, że wszedłbym teraz w Football Managera, to byłoby pewnie podobnie. Nie mam zielonego pojęcia, jak teraz, w jaki sposób przejść do ekranu głównego. Na przykład chcę sobie teraz zapisać grę, no i nie wiem, jak to zrobić. Muszę chyba czekać, aż przeleci cały tydzień. No nie wiem, tu mamy transfery, słuchajcie. Na razie najwyższym transferem jest transfer Kevina McAllistera z Argentyny do Górnika Zabrze. Ciekawa sprawa. Odszedł Valerian Gwilia z Legii Warszawa do Guadalajary, to jakiś chyba Meksyk jest. Odszedł Paweł Stolarski do Stali Mielec i tak dalej, i tak dalej. To mamy też wszystkie informacje. Natomiast mówię, no nie wiem, jak przejść do ekranu głównego. Ani Enterem, ani Backspace, ani tym bardziej Escape, nic tutaj nie działa, więc lecimy dalej. Jak tylko będzie opcja, to ja zapiszę sobie grę. Tu mamy rezultaty treningu w tym tygodniu, czyli postępy naszych zawodników, postępy celu treningowego, postępy awansu poszczególnych jednostek. Jakoś to tam działa i też trzeba to wszystko rozkminić. Tu oczywiście mamy nasze tematy taktyczne. To też będziemy sobie jakby to ustawiać już przed kolejnymi spotkaniami, bo ja też nie wiem dokładnie, jak to działa. Nie wiem, jak działa silnik gry. Początek tygodnia, no właśnie, no i mamy mecz towarzyski. Tutaj patrzę sobie datę, bo 13, aha, a 18 już mamy, 18 już mamy ligę, słuchajcie, 18 lipca, więc bardzo wcześnie te rozgrywki nam się tutaj rozpoczynają. No a ja wciąż nie wiem, jak zapisać grę. Ctrl S może? Nie, nie bardzo to działa. Tutaj mamy znak zapytania, ale to jest tylko taka pomoc. No właśnie, to jest problem. To jest problem, że ja nie wiem, jak wyjść w dowolnym momencie do głównego menu. O, dopiero teraz nam się udało tu wyjść. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że na dzisiaj wystarczy. Ten mecz sobie jeszcze darujemy, bo ja muszę tutaj się rozejrzeć i ustawić jakąś taktykę, żeby w ogóle wam o niej opowiedzieć, to ja muszę się rozejrzeć, w jaki sposób ona działa, bo pojęcia zielonego nie mam, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. Także ja wam dzisiaj będę już życzył miłego dnia, jak zwykle zresztą, zachęcał, jak zwykle zresztą do subskrybowania. Natomiast spotkamy się niebawem już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie czas, aby robić to częściej niż ostatnim razem przy okazji właśnie tej gry. Także o, tu jest jeszcze moje zdrowie. Zobaczcie, rozpiera cię energia. Tak jest, rozpiera mnie energia. Jedziemy z tematem. Mieć Legnica, awans do Ekstraklasy w tym sezonie musimy zrobić. Także ja jeszcze raz sobie tutaj pozwolę tą grę zapisać. Co jakiś czas jest autosave, tu widzę, ale ostatnimi czasy, znaczy ostatnim razem, jak włączałem tą grę, chyba wczoraj czy przedwczoraj, no to nie było tego autosave'a i gra mi się wykrzaczyła po kilku minutach. Teraz na szczęście to się nie stało, więc wszystko jest w porządku. Następny mecz jutro, czyli w kolejnym odcinku podejmiemy Doncaster Rovers i to jest jedyny mecz towarzyski, bo gdzieś tam się zawinąłem i niestety udało się zorganizować tylko jedno spotkanie. Zresztą tego też czasu nie mieliśmy dużo, bo wystartowaliśmy chyba 6 lipca, a 18 już mamy mecz ligowy, więc chcąc nie chcąc, to maksymalnie mógłbym rozegrać dwa chyba mecze towarzyskie, co nie jest oczywiście jakimś dobrym wynikiem. Także dzięki jeszcze raz za ten odcinek, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!